Siema wszystkim, z tej strony Feather Fanatics. Dzisiaj tak nietypowo jedziemy testować przynęty, tak zwane paralonki, które dostałem na testy od jednego z dystrybutorów. Nie chcę się spóźnić, dlatego wziąłem sobie kawę ze sobą. To jest niesamowite, ale dałem się namówić na czwartą rano na ryby, nie wiem czy cokolwiek w ogóle widać. Na czwartą rano, słuchajcie, w ogóle jaka faza. Kupiłem sobie nawet plecionkę wczoraj na metry. Dobra, jest z nami Andrzej. Siema Andrzej. Siemano. Bo jest, no mówię, jak dla mnie hardkorowa godzina. Powiedz coś od siebie. No jedziemy dzisiaj, Odra jest wysoka, zobaczymy co siądzie. Liczymy na szczupaki, sandacze i okoń. Może uda się jeszcze złowić bolenie. O, no to super. To co, jedziemy, nie? Ogólnie muszę sobie jeszcze nawinąć plecionkę, bo nie zdążyłem w domu. Tu masz rybę? No jak? Tu kolega. Sandacz. Sandacz? Sandaczyka złapał. Ten Andrzej właśnie. Co, boczniak? Boczniak, za kapotę. Za kapotę złapał. Dobra, słuchajcie, porobiłem wszystko. Pochowałem, opakowałem. Tak wygląda ta przynęta, paralonka. Z rodziny tych mandulowatych na czeburaszce będę próbował łowić tym z opadu, sandacza. Pierwsze testy. Plecionka 006. Chciałem dzisiaj wam pokazać jak to chodzi w ogóle, ale jest kawa z mlekiem i raczej nic z tego nie wyjdzie. Fajna jest ta przynęta przede wszystkim dlatego, że jak coś zaczepisz, od razu czujesz, że jest inny opór. Wy powiecie co, ja zrzucam 7-gramową i ja nie czuję, kiedy to opada. Ile gram? 7-gramową. Za dużo? Znaczy dobrze, spoko, rybą nie przeszkadza. To mam 4-gramową jeszcze czepuraszkę. Ale próbuj, lepiej? Próbuj najpierw tak. Na ciężko? Tak. Czasami lubią takie trzęsienie ziemi, wiesz co? Woda bardzo, ale to bardzo szybko płynie na Odrze i byliśmy niedawno w takim spokojnym miejscu, ale tu chłopaki postanowili zmienić miejscówkę. Jesteśmy teraz na głównym korycie Odry i rzeczywiście dość szybko Odra płynie. Na feder, moim zdaniem, praktycznie no niemożliwe łapanie póki co. Więc tym bardziej się cieszę, że poszedłem tutaj na te ryby, na spinning, jako odskocznia, jako wiecie, odpoczynek trochę od federa, odnoszenia tych gratów. Polecam każdemu ogólnie jakieś alternatywne też metody wędkarskie. Zobaczcie, teraz taką. Taką paralonkę założyłem i będę ją próbował puszczać z nurtem, z kokami. Zobaczcie, takiego małego szczupaczka złapałem. Na tego weblerka, bo przenieśliśmy się na takie miejsce bardziej płytkie, przy liliach i mi się udało. Pierwsza ryba. Tym razem taki maluszek. O. Nieco większy od tego weblera. Się okazuje niedługo, że to będzie killer na szczupaki, kurczę.
dołączyłem tutaj do chłopaków. Andrzej łowi z opadu. Daniel zresztą też, więc ja zakładam, bo oni znają teren, więc ja się przystosowywuję i zakładam tą ostatnią paralonkę. No nie no, ostatnia niestety, czyli miałem chyba 3 na testy. Może ta będzie właśnie szczęśliwa. O, to jest mniej więcej taka przynęta. O, taki robaczek, widzicie? Razem z czeburaszką. O. Jak to opada z opadu, staje, nie? Do góry nogami i... Takie fajne coś. Typowo na sondacza z opadu. Zobaczcie. Zmienię czaburaszkę jeszcze, bo mogę zmienić na 4. To była 7. A tu jest dosyć płytko. A nie, jeszcze mam taką paralonkę. Ach, taką. I sobie ją teraz założę właśnie. O, słuchajcie. Uzbroję ją właśnie w 4. Czeburaszeczkę. Ogólnie chciałbym wam też coś pokazać przy okazji, że ta paralonka, ona jest z takiej gąbki jak do mycia naczyń i ona też jeszcze nasiąka i powoduje to, że możecie po prostu fajniej, dalej, często celniej rzucić. Teraz nasiąkła ta gąbka i o wiele dalszy rzut. No słuchajcie, zmieniliśmy miejscówkę, jednak to nic nie dało. Tylko niestety ja zerwałem kolejną paralonkę. Dużo kamieni, ale też duża szansa była, żeby coś złowić. Ogólnie zostawiam sobie tą jedną już, nie będę kusił losu. I... cóż mogę powiedzieć, fajna przynęta, fajnie to się prowadzi, fajnie to pracuje w wodzie, w zależności też od stylu prowadzenia, ogólnie bardzo dobre do łowienia z opadu, myślę, że może spokojnie w jakimś dropshocie, aż tak się nie znam, ale tak strzelam na razie, przypuśćmy, do czego mogłoby się jeszcze nadać. Jedziemy teraz całkiem do centrum, zobaczymy co w trawie piszczy tutaj niedaleko rynku. No cóż, oglądajcie dalej. Testy wypadły pomyślnie. Jeszcze tu na odchodne sobie ją właśnie zarzucę. Zobaczcie. Wszystko, link do grupy sprzedażowej, link do tych aukcji, na których można kupić paralonki, oczywiście pod filmem. I myślę, że można poświęcić te parę złotych, one są chyba po 13 zł, i wziąć i wypróbować.
Oczywiście czebureszki są osobno. Ten akurat kolor już mi tylko został. No niestety dzisiaj było takie miejsce typowo sandaczowe, więc no jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. Albo mogliśmy złowić sandacza, albo zaczep. Bo jak wiadomo, sandacze są w kamieniach. I w kamieniach też są często jakieś zaczepy. Podsumowując dzisiejsze wędkowanie, jestem zadowolony. Podszlifowałem trochę przy tych chłopakach wędkarstwo spinningowe, gdzieś technikę łowienia z opadu, dopiero takie początkowe kroki. Także trzymajcie się, z pozdrowieniami Feder Fanatics i pamiętajcie, tylko czyste wędkarstwo, a jeżeli się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, komentarz czy cokolwiek. Miłego dnia, hej! Dzięki, Andrzej, za to, że wziąłeś mnie na te rybki, pokazałeś jakieś miejscówki na spinning, gdzieś technicznie podszkoliłem się przy was i elegancko. Myślę, że jeszcze parę razy ustawimy się i nagramy jeszcze nie jeden fajny materiał. Także do zobaczenia, trzymaj się i pamiętaj, tylko czyste wędkarstwo, kolego. Tak jest.